Lękwica, województwo pomorskie, druga edycja Grand Louis Challenge. Przed nami jeszcze trzy edycje. Na dzień dzisiejszy zaplanowaliśmy wodę, bagna, torfy. Będzie bardzo mokro. Cztery OS-y techniczne, ciasne. Myślę, że będziecie zadowoleni. 80 załóg przeszło. Miłej zabawy. Za męża? A jak? Tak? Będziesz... Będziemy trzymać kciuki? Za tatę? No pewnie. Który to tata? Pokaż. Pokaż tam. Ten co tu jedzie? Też będziesz jeździł kiedyś na kładzie? Powiedz, ja już jeżdżę. Już jeździ. No to super. Słups na miejscu. Czyli na miejscu. Miejscowi? Miejscowi. No to jakoś dużo kładów na tej edycji. Zawsze było mniej tutaj. No dzisiaj jest dużo. W końcu wszyscy przyjechali ze sprzętu. Ciągniki przyjechały. Rolnicze. Jakie? Żeby się tylko nic nie zepsuło, nie? Bo debiut jest. Lubisz jeździć w takiej wodzie, w bagnach, czy raczej wolisz taki jakimś jazdę? Się okaże. Się okaże, bo... Pogoda jest, zimno jest. Co za auto? Łodka. I jak to? Co tam masz takiego ciekawego w tej łodce? Toyota Pajero Mosty, reduktor Samurai, BMW pod maską i tyle. Lekka waga. Jakieś awarie w takim zestawie? Czy jeździ? Zdarza się coś. Wiadomo, jak kurde, wszędzie, nie? Coś tam nie wytrzyma, ale ogólnie bezawaryjne. Jakieś tam drobne awarie, ale daje radę. Wytrzymuje. To co, ile w takim turystyku do takiego patrola trzeba tego ciśnienia tam dać, żeby to jechało? Ryzykownie 1,4, no. Żeby nie zerwało opon. W jakiej klasie startujesz? Skąd przyjechałeś? Offroad, ze Szczecina. No to kawałek masz. No, wczoraj przyjechaliśmy, w okolicy zostaliśmy. Dzisiaj można startować. I co, jaki tam dzisiaj nastawienie i plan na dzisiejszy dzień? Dojechać do mety. Co tam za impreza będzie dzisiaj? No jest rzeźko, jest dobrze, wstaliśmy wcześniej, niestety będzie dobrze. Koledzy mają zamiar wygrać. Może nawet 100 metrów przejadą pierwsze. Dzisiaj mam młodego, debiut, bo mój stary pilot, no niestety, musiał iść do pracy i dzisiaj od nowa, młody będzie się uczył po prostu. Zobaczymy, potrenujemy, nowy narybek wprowadzimy, mam nadzieję, że będzie dobrze. Oby wrócić cało i sprzęty za dużo nie uszkodzić, to jest najważniejsze, nie? To jest podstawa. A pieczątki to, ile się weźmie, tyle się weźmie. Weryfikacja, jak zobaczy co rajd. Jesteśmy w Ustce na pierwszej edycji Grand Louis Challenge. Auto to z Mota na Mercedesie. No i co, jakie nastawienie? Co, chcecie przyjechać, wygrać, pobawić się? Co? Co, chcemy na razie, było nam trochę cieplej, bo strasznie zimno i pada śnieg. Dobra, a powiedz mi, który raz jesteście na Grand Louis Challenge? Często przyjeżdżacie? Na imprezę? Tak, często przyjeżdżamy, co roku tak naprawdę, na każdej edycji prawie jesteśmy, także... Polecamy. Jak tam? Przyjechałeś się powalczyć? No, po to się przyjeżdża, nie? Na rajdy. Bez celu się nie przyjeżdża. Nie no, na spokojnie. Zobaczymy jak to wyjdzie, nie? Oby sprzęt wytrzymał, a tak to hit. My tak rekreacyjnie, spokojnie, bardzo bezpiecznie, przede wszystkim. Nie, trzeci jesteśmy w Ustce tutaj. I co, podobało wam się na rajdach w Ustce?
No fajnie, jest zorganizowane bardzo dobrze. Tereny są naprawdę przyjemne. No. Jeździ się dobrze. Co się stało? Wymiana silnika, bo o 20 była decyzja i o 4 był wymieniony. Wyjechaliśmy wyraźnie. I co, coś nie chodzi? No jakiś czujnik prawdopodobnie. Się zalewa. Czemu się wsadza BMW do japońskiego auta? Co to, tajnie wychodzi czy co? Opowiadaj. Nie wiem. Jestem tylko pilotem. A, pilotujesz tylko. No, ale czerwoną jesteśmy. To co? Przyjechaliście się dzisiaj poprawić czy co? Poprawić. Czyli dzisiaj też... Przetestować nowy most w czerwonej gitarze. A co macie za most? Pozorski. Pozorski? A co, a ten... Bo ty jakoś złote budowałeś, chodź tu do nas, bo ja to tak twoją żonę przytulam. Ta nowa złota to już jeździ czy nie? Słuchaj, jeździ, próby były, śmiałka zaliczona, było pudło, puchar ekspedycji zaliczony, parę poprawek trzeba zrobić, na pewno na kolejnych rajdach się zobaczymy. Dobra, a jaki glepinek? Jaki glepin? Działa? No, oczywiście, że działa. W rolnej witarce jest już glepin białej, tak samo jest już z mocie. No myślę, że już raczej nie będziemy się cofali do tyłu. To poczekaj, poczekaj, ile macie tych aut? Czekaj, no dwie witarki, jest patrol, coś czwartego jeszcze pod domem stoi, także no flota się powiększa. No to fajnie, no do powodzenia. Dziękujemy. Witam. No jak tam? Elegancko, początek sezonu, pierwszy rajd, także zobaczymy jak pójdzie. I co, skończyłeś się? Słucham? Skąd jesteście? Opowiadaj, czemu aż z Poznania przyjechaliście tutaj? Byliście już kiedyś na Gielece? Pierwszy raz jesteśmy ciekawi terenu, widzieliśmy relacje z zeszłego rajdu i tak przyjechaliśmy z ciekawości zobaczyć, co tu jest ciekawego. Przyjechaliśmy się bawić, zobaczyć, poznać ludzi. No. Jak tam wyczynowcu? Dobrze, jeszcze dobrze. Zobaczymy, co będzie później. Podobno mokro. No podobno tak, mokro, ale masz lekkie auto, więc chyba dobrze. Tak, ale nie mamy windy. Mokro, głęboko. Zobaczymy jak będzie. Jak w ogóle się konstrukcja spisuje? Bardzo dobrze, jestem mega zadowolony. Po dobrym serwisowaniu u Traska działa. Zeszły sezon przejeżdżony w komplecie, z naprawdę dobrymi wynikami, bez awarii. Wszystko to co było do poprawienia poprawione, teraz tylko jeździć. Dobra, a co to jest za konstrukcja? Pokrótce, co to mosty, ile to waży? Waży tonę, mosty nielubiane przez wszystkich Land Rover. Discovery 1, silnik Omega 2 litry, 136 koni. Reszta inwencja własna, Tomasz Troskiewicz. Coś chyba się popsuło, bo tam długo cię nie było. Zalał się chyba. A tu gdzie to taka woda była? No to tutaj na dół od razu, jak zjechałem, to od razu tutaj. I wczoraj jechałem 7 godzin, żeby tutaj przyjechać, a z Wrocławia. Jest to moja czwarta impreza na Ustce, także często tutaj goszczę, bardzo fajnie tu jest. Dzisiaj mamy około 80 załóg, przyjechało dużo kładów, było około 20, także chyba pierwszy raz tak dużo kładów. Dzisiaj całkowicie inny teren, zróżnicowany, będą to typowo torfowe przeprawy, woda, błoto. No nie jest za ciepło, ale no taki urok tego sportu, nie? Albo w błocie, albo nie w błocie, także no ludzie się dzisiaj pomoczą, bardzo fajnie. Jesteśmy w ogóle w bardzo fajnym miejscu, pomiędzy lasem, teren prywatny. Kapitalnie. No mam nadzieję, że będziemy się dobrze bawić, że wszyscy wrócą na bazę uśmiechnięci i tyle, nie? Łapcie te migawki.
Jak tam panowie, auto wytrzymało? Nie. Bo było grubo. Co urwało? Dobra. Co, już jak nowy? Jak nowy, już działa. Można jechać dalej. No to dobrze. Ale ujęcie mamy takie. Takie, tak. Dawaj, młodzieży łapkę. Czyli kolego, jak to jest być offroadowcem? Co to powiedzieć? Jest zabawa? Jak to? Jest zabawa, jest zabawa. Jest zawsze naprawa sprzętu. To. Naprawdę. Jest dobrze. Jest dobrze, jest dobrze. Ale co takiego jest fajnego w tym offroadzie? Po co ludzie jeżdżą z tymi autami i je psują? Ja jeżdżę przede wszystkim spotkać kolegów. Atmosfera jest fajna. Wiecie, ja jeżdżę odpocząć. Odpocząć, wypocząć, tak? To jest mój odpoczynek. Najlepszy odpoczynek, jaki jest możliwy. To co, dzisiaj z nowym sprzętem, tak? Na rajd? Tak, dzisiaj z nowym sprzętem, ale nic się nie zmienia. Pomalutku, bez ciśnienia. Dobra, co za furka i czemu inna klasa? Furka, no to Zmota, Mosty Patrol, silnik 2.8 benzyna. Dlaczego inna klasa? Bo nie można jechać tym w offroadzie. I tylko i wyłącznie dlatego. Chyba już czas, bo tam ten offroad jednak nie sprawia już takiej przyjemności, więc czas na level wyżej. Pomorze jest przecudowne, mamy tutaj po prostu multum dzikiej przyrody, latają nad nami żurawie, jelenie chodzą i piękne takie torfiki. Wspaniale tu jest. Nawet czasami mam wrażenie, że lepiej niż u nas na Dolnym Śląsku, gdzie są góry, jeziora, to jednak tutaj ta dzikość jest bardziej zauważalna. Idę zobaczyć do chłopaków, bo coś nabroili. No to co takiego fajnego jest w tych błotach? Dobry na cele. Ogólnie błoto jest najlepsze niż piaski. Coś nie coś poprawi, no. A ty pilotujesz czy to? Tak. Coraz częściej się widzę, że na kładach to wiesz, dwójkę się jeździ, nie? Tak, wygodnie jest, bo pilot dużo robi, nie? On nie ma ręcznego, toś musi go trzymać, żeby na pieczątkę nie podbije sam. Przebrałem się wodery, bo jednak jak jest bagno, to trzeba się przebrać wodery. Bo jest zimno, żeby się teraz topić w tej czystej wodzie. Idę. Dzieje się, widzę kłady powklejane. Dzieje się. A to taki pojemniczek, to jest taka skrzynka, tak, żeby nie zmokło. Podsiadaj. Nie stój. Michel. Poza amortyzatorem. Dobra, czekaj. Czekaj, bo super się zrobił. Wszystko dzisiaj pod górkę. Wszystko pod górkę. No to tak musi być. Zwijaj, panie Oskarze. No, brawo koła. A kurwa tam? Tej nie mamy. Tu. Jesteśmy w Pomorzu, na Pomorzu i woda musi być ciepła. No jeden stopień ma, nie jest za ciepła. Troszeczkę marznie wszystko. Ale to jajka się skurczyły czy jeszcze nie? Kulki też. Ale podobno później jak ożyją, to się robi, robią się duże kokonet i twarde. A to później sprawdzimy. Linę niech podciągnie, bo wisi. No tak! Morsowanie w oderach, to jest to! Jak? Czuje się go, czy nie? Nie! Jeszcze nie! No tak! Jak to jest być kierowcą takiej zmotki, co? Nie, dobrze, trzeba się zamieniać, nie? Wszystko jest, ogrzewanie jest, klimatyzacja jest? Nie ma, ogrzewania jest. Nie ma. Gdzie? Ale pod tyłkiem ma! Ale pod tyłkiem jest!
aż paruje. Trochnij sobie, masz miejsce. Na pilota, co? Co robisz? Czy nie opiernicza? Jeszcze raz. Dobra, Marcin, masz podgląd, czy się nie opiernicza, nie? Oczywiście. Marcin, to lubię. Prowadzi? Prowadzi, prowadzi. Słuchaj, no ktoś po bagnach musi lecieć, no to dzisiaj ja troszkę polatam, żeby nie musiała się wchodzić, bo jest zimno. Ale tam daje, tu! Wiecie, co znaczy słowo Lada Niva? To ta Lada Niva tego nie znaczy. To jest całkowicie inna Lada Niva. Tutaj nawet wyciągarka jest droższa od dwóch Lada Niv. Ale wygląda nieźle. Zawieszenie, znaczy mosty są z Jeepa. Silnik pewnie jest też. Bo to ekipa Jeepowców. Wyciągarka Giglepin. Ogólnie fajnie wygląda, ładne autko. Podoba mi. Go!
styl taki japoński macie tego auta. Tak jest. Owiewki i inne rzeczy. Naklejki, wszystko. I puść. Dwójeczka. Tak, jedziemy na tej dwójce. Zostań, zwolnij. Tutaj powoli, bo my też się kręcili. Czyli bardziej tam. I jedziesz. Dwuja. Na dwój zostań. Nie. Powolutku, bez gazu prawie. Widzisz? Duży łuk. Na duży. No i powiedz mi, jak było? Bardzo dobrze. Tylko miałeś nie chciał strażka? Odpalić rozrusznik się trochę zesłał. Miałeś mojego strażka, czy nie? Stracha? Tak, tutaj miałem. Ale co, żonę musi zmienić czemu? Żona tak, taka fajna, co? Żona się... O, dobra. Rączki, chodzą. A czemu, bo co? Wiesz co, jak już mi zgasł, to już była dupa, nie? Poczekaj się jeszcze. To już po prostu stres mnie zeżar. Dobra, a co takiego w ogóle fajnego jest offroadzie? Co cię skłania do jazdy? Co mi skłania, wiesz co? Nie wiem, no można się oderwać od rzeczywistości, od tego, że w domu jest czysto i tak dalej. Dam wywiad teraz. Czekaj, bo mąż teraz ma focha. Na rajdach można też spotkać takie ciekawe repliki. Właściwie ja widzę taką pierwszy raz, to jest replika gaza. Nie wiem, którego modelu, zaraz się dowiemy. Bo fajna sprawa, fajnie to wygląda. Powiedz mi, co to za sprzęt tutaj masz? To jest replika gaza 67. Dzwonek Czepajewa. Sam to budowałeś? No niestety, na szczęście. I co? Co najwięcej trudności sprawiło przy budowie takiego jako, pojazdu? Jako, że to 17 z rzędu, to już tak więcej trudności to już nie może być. Tak, klasycznie. Trzeba upchnąć za dużo rzeczy w za małym rozstawie osi. Jeździcie tym na rajdy, czy to pierwszy rajd? Generalnie to pierwszy. A to was skłoniło do wzięcia udziału w rajdzie właśnie takim autkiem? Bo ja już jeżdżę na rajdy od 25 lat, z dużą przerwą i kiedyś miałem takiego oryginała. Zobaczymy, co powie kierowca na temat tych trapów. A, przepraszam, to popsute auto. Proszę, kierowca. Co to za trapy, czy to patent? Ale to oczywiście patent firmowy. Najlepsze na świecie trapy z wszystkiego. Trapu mało? Jedź. Dobra, prawo. No, dajesz.
Ciężka nóżka. Taka ciężka, tak do końca ten gazik wciskamy. Tak już mam, że mam ciężką nóżkę. A poza tym muszę dać zarobić huntersom, trzeba sprzęgło, będziemy wymienić znowu. No co takiego fajnego jest w tej wyczynowej klasie? Wyczynowej? Nie no trzeba wiem. Tak się trochę namęczyć, nie? Nie wiem, my w turystycznej startujemy. Turystyk? Tak. Czyli bez wyciągarki? Bez wyciągarki, my tu wsiadliśmy na grzyby. To grzybów nie ma. Nie, już parę widziałem. A to jakieś tamtego roku. Papieżaki. Alina się zrobiła, że tak powiem, rozpleciona. To panowie, to się zblokowało chyba, lina wszędzie, tak? Lina się rozpierdzieliła. To złoty pociąg to u nas na Dolnym Śląsku, nie tu na Pomorzu. Nie? Kurczę, oszukali mnie. Oszukali cię. Wziąłem sobie tutaj do kopania sprzęt, ciągnę coś twardego, coś tam jest, nie chcę wyjść, mówię złoty pociąg, nie? Spadki złota zaraz będą wypływać, a ty mówisz, że na Dolnym Śląsku. Kurczę, ten Mariusz z marlenką na Śląsku. In, delikatnie. Dawaj. Dawaj. Stój! Out! Out! Jeszcze, teraz hop! Jeszcze! No takimi skoczkami. I dobra, stop! I co się stało? Opowiadajcie, co to? Nie najechał na trapy, czy co? Nie trafił? Rozjechały się, tu jest duża górka i... O! Trzeba będzie wyjechać! Ale trapy to z czego macie? Te plastikowe? To jest jakiś kompozyt? Kompozyt. Deska tarasowa. No powiem wam, dzisiaj można tutaj fajne trapy zaobserwować. Z palet, z kompozytów, wiesz. Z rurki. Kupowaliśmy sami z płaskowników i z elektrycznych działki, nie? A te chłopaki pokrywali z kompozytów. Możesz, ale a nie. A ty startujesz normalnie. Tak? No tak. Jeszcze, podjechę ci. To jest plus małego auta, z bagażnika można wyciągać przed tego siedzenia. Dokładnie. I jest lekcie. Tak.
No dobra, jak tak jeździsz na ten offroad jako pilot, to co mówisz żonie, że co? Że na siłownię idziesz czy gdzie? Nie, że jadę się ubrudzić do lasu z bratem. I co, wypuszczacie z miłą chęcią, że raczej mówi nie, siedź w domu, trzeba ten obiad zrobić? Nie, im mniej mnie w domu, tym mniej gadania, więc to jest dla niej też luksusowa sytuacja. Nie, to już... Tak, to jest już na akcja. Trzeba z dziadkami przedyskutować, żeby dzieciaki wzięli. To nie jest takie proste. Znaczy Maciek, bo ja akurat dzieci nie mam, także... Już! Daj koła na mnie bardziej, na mnie. O. Co, trzeba sobie pomagać chyba, nie? Trzeba pomagać, słuchaj, nie wszyscy zawsze chcą, ale no ja chłopakom nie pomóc, jak się dzieli, tak to użyję. Dobra, luzujemy. Nie. Aktualnie jestem na takim torfowisku, które jest otoczone dookoła rzeką. Żeby tu wjechać na to pieczątkownię, trzeba przejechać rzekę. I widać, że ta rzeka nie jest najprostsza, bo jest dosyć głęboka, strome są podjazdy i generalnie nie jest łatwo przejechać. Praktycznie nikt tu z koła tego nie przejeżdża. Na razie na tym razie. Także każdy kombinuje jak może. Tu będzie chyba most, tak? Most budujecie? Tak jest! Most będzie. Także chyba przejadę, jak się nie złamie. Ja szczerze ja widzę jaką... Dawaj. Pomału. Tu trochę skręć. Dawaj. 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 Dobra, odejdźcie. Ogień! Jedź! Pięknie! Ty tak bardziej wolisz benzynę czy diesla do terenu? Benzyna. Lepszy moment obrotowy. 3, 4. Sytuację, że są dwa auta w wyczynie, patrol i samuraj. I niestety są trochę na betonowo tutaj, ten samuraj się tutaj na betonowo. Najpierw próbowali się wyciągać do tamtej strony, nie szło, na zbloczu, bokie na dwóch kinetykach. Teraz dają pas wyżej, żeby auto poszło do góry i będą się ciągnąć w tą stronę, bo to jest w miarę sucho jeszcze i auto się nie będzie kopało. Więc szansa, że do tej pieczątki tu jest dojadą. Albo i nie.
Dobra, czas leci. Jestem na tym torfowisku już 2 godziny, a załogi się nie zmieniają. Cały czas te same. Tylko dojeżdżają nowe. Także poklejani na betonowo. To tak, tu wyjechali z jednej pieczątki, do drugiej już nie dojechali. Ale wesoło, wesoło. 10 metrów dalej. Tak. Się nie zmienia? Nie, no. Zmienia się, ilość błota. Nie, mamy wygraną pieczątkę. Tak, jedna pieczątka jest, można jechać do domu. Trud skończony. Właśnie przejechana i pieczątka zrobiona. Jeżeli przełożymy trapy pod kołami jakieś 20 razy, to jest szansa, że przejedziemy kolejne 5 metrów. Maciek, tutaj się podniosło, to byś mógł spróbować tam go wbić. A to nie lepiej w teren jakieś lżejsze auto? Takie ciężkie? Nie, to jest jeszcze za lekkie. Jeszcze mamy dodatkowe ołowiane obciążyki. Ty wiesz, jak się na trawersach trzyma? To Monisia, już godzinka tutaj, nie? Ale byś się wyjechało. No, już trochę siedzę. Ale mi jest całkiem wygodnie, im trochę gorzej. Udaje ci się. Kaloszka mi wciągnęło. Dobra. Jest. Dobra, postanowiłem wrócić po godzinie, zobaczyć, czy coś się zmieniło. No i się nic nie zmieniło. Tu auto się cofnęło do przodu, podjechało pół metra. Tutaj stoi w miejscu. A tu się zmieniło tyle, że samuraj stoi, Jeep wkleił kawałek dalej. Także jest wesoło. A ta wyciągareczka to się sprawdza, czy nie? Słucham? Sprawdza się, czy nie taka wyciągarka? Sprawdziła się raz, tylko że problem jest taki, że teraz może ciągnąć, ale nie może się... Trochę się zablokowała i w drugą stronę nie chce działać. Gdzieś coś musiało wpaść. Gdzie ja miałem ściągę, wiesz? Tak, tam mamy auto ciągnące, a tu mamy auto nie dygające. Takiego w tym błocie. No wjeżdżasz tego błota i tak stoisz tutaj godzinę. Zabawa, to co widać. Sprzęt się niszczy od tego, czy się nie niszczy? Ja słyszałem, że jak się po błocie jeździ, to nie, to jak na cerę, nie? Wiesz, że się nie niszczy, nie? Bo to na cerę działa błoto, no to na samochody musi działać, nie? No ale, to wszystko pozytywnie działa. Co tam?
kawałek ogólnie to jeszcze się usunął i podejrzewam, żebyśmy zaliczyli dosyć mocną wpadkę. I tak jest niezła wpadka. Nie chciałem powiedzieć, nasza złota jest przyróżowa. Dobra, słuchajcie, jest akcja. Kajtek chyba coś popsuł w swojej nowej zmocie. Już drugi raz dzisiaj. Kajtek, co dzisiaj już drugi raz popsułeś w zmocie? Proszę? Co już dzisiaj drugi raz popsułeś w zmocie? Nic tak... jeszcze. Nic jeszcze, a nie, no dobra. Poza tym to nie będę zrzucał kto, ale było coś tam kombinowane przy... Przy czym? Przy układzie chłodzenia i był nieodpowietrzony. Ale pompka to sam padła, mówisz? Po pompkę jechałeś? Jechałem po pompkę, okazało się, że pompka jest dobra. I wystarczyło odpowietrzyć. No widzisz, szkoda czasu, nie? No. A teraz co tu za sztukę, że odchodził? Trochę nie posłuchałem pilota i tak, no. Tak wpadłem. Trochę no mi się wpadło na pomysł. Dobra. To wypalę teraz tego pomysłu. Trzeba wyjechać. No to chyba pomożesz, co? Oczywiście, zawsze zarazę. No chodź, bo tam trzeba patyczka wyjąć. Już idzie ci pomagać, młody asystent. Dobra, i teraz z powrotem. O. Nie, zaczepia mi coś. Daj z powrotem. A taka akcja wyciągania? Chyba z pół godziny, godzinę? Nie, nie wiem nawet. We'll be right back.
To co, będzie teścić kotwicy? Testujemy. Nie, chciałbym ją pić mimo wszystko. Ja na niej stanę. Na połóż się na niej. Jak Indiana Jones będę. Spróbuj. Kawałek, to bym wyskoczył na ten wiatr. Co, działa, nie? I na, tak, działa. Pierwszy raz w życiu używam. Uwaga, uwaga, bo leci. No, to teraz wam coś pokażę. Trochę długi. Co tu się stało, kolego? Bo to tak nie wygląda zbyt dobrze i optymistycznie. Drugi raz winda się obraziła. Przegrzana. A jaka marka wyciągarki? Warn. No kurde, no to nieźle. I gaz. Gaz w opór, bo wklei. O panie, ja tu widzę, że pan tutaj na... Że to turystyk. Tu zabudowy. Kuchenki. Dobra, bo tutaj się dzieją dantejskie sceny. Waga ciężka. Zmota kładzie drzewa. Jedzie koparka. Ale chyba patrol wyjedzie. W turystyku jedzie. Zabudowę ma nawet w aucie. I chciał wjechać na torfy. Dobrze, że nie wjechał, bo tam dalej jest tylko gorzej. Jak to jest z takim ciężkim autem jeździć w terenie, to? Fajna zabawa. Jest głęboko. Jest co robić. Jest wtedy zawsze głęboko. Troszkę do tyłu. Dobra. Patrol pomoże patrolowi? A jak? Pomagać trzeba, nie? Na tym to polega. My to mieliśmy ujęcia kręcić, a tu co? No, dygnął. Pójdzie. Bomba spadła w tą dziurę, czy skąd to? Ruska. Rusy bombardują. Ja ci kręcę. Dobra, sytuacja jest taka, że patrol trochę dygnął.
drugi patron wklejony, ciągnik nie dał rady, to przyjechał Star. Teraz jak Star wklei, to już będzie w ogóle masakra. Bo tu jest mokra łąka, jest zwykłe torfowisko. Patrzcie jak patrol! Tak się wyciąga patrola. Ja cię kręc, ale jaja. Na tym pasu wiąże się do trzeba. Co to? Za lekkie, nie? No, nie trzyma, no, na hamulce nie lekkie. Dobra, jest sukces. Patrol idzie. Wymagało to jakieś kilku ton, dużego drzewa i nie wiem ile spalonego paliwa. Ty o co chodzi z tym offroadem? Ludzie jeżdżą po błotach, wariują, w ogóle nie wiem, jakieś wariaty. Powiem ci szczerze, że nie wiem, nie? Stoimy tutaj, patrzymy, topią się, jedni w błocie, drudzy w wodzie, słuchaj, ciągają się za teliny. Ja nie wiem o co tu chodzi, naprawdę, jestem w szoku. To tak na co, tak popatrzcie tylko przyjechaliście, czy co? Nie, nie, bo my tak tylko tu się chowamy po kątach i się tylko boimy, żeby nikt nas nie wołał, żeby nas nie zauważyli. Było co robić dzisiaj? A tak na poważnie, no całe szczęście nie, słuchaj. I mam nadzieję, że do końca dnia tak zostanie. Wszyscy póki co jadą bezpiecznie, słuchaj. Ostrożnie i oby tak dalej. Ja najbardziej będę się cieszył oczywiście, jak wszyscy dojadą szczęśliwie do mety na koniec dnia dzisiaj i nikt nie będzie musiał oglądać sufitu naszej karetki od środka. Zobacz. Co nam się grzebie w tym jeepie? Jakieś tutaj problemy z odpaleniem są. Jak zgaśnie, to już nie chcę odpalić, nie wiem dlaczego. Także szukamy. O, gaz. Nie, to wentylator. Gaz, wentylator. Nad tym jeszcze panujemy, ale nad odpalaniem samochodu już nie. Słuchaj. Już godzinę temu odpuściliśmy resztę pieczątek, bo było zbyt błotno. To podobno błoto jest zdrowe na cerę. Ale ja i tak pięknie wyglądam. Wyglądacie na takich, co by się nie wyjeździli. No. Co by się nie wyjeździli? Tak. Zakłady, nie? Było to robić, czy nie? No powiem ci, że grubo. No, za grubo trochę. W sensie, może nie za grubo, tylko za mało techniki, za dużo błota. O tak. Dla organizatora to było. No jak, co? Bo to już raj się kończy. Nie, nie kamerę. Wyjeżdżony? Nie. Tutaj, co? Wyjeżdżony? Tak, bardzo. Super. Co, jaki teren teraz był? Ciężki? Raczej przeprawa sama taka ciężka? Nie, lajcik, lajcik. Lajcik, ja słyszałem, że tam jakieś McDonaldy, coś tam nie, się nie, zbierą. Bardzo fajnie, dużo wody, to co kochamy. Bardzo fajnie było. Atmosfera też bardzo fajna. Naprawia. Tak, pasek straciliśmy jeszcze na lesie. No to żadna naprawa. Takie rzeczy to się ma na miejscu. Warunkiem, że dobry jest kupiony. No chyba tak. Tam się stało z tym, z autkiem? Ja nie wiem, nic. Co? Popsuło się coś? Ja. Popsuło się coś. Kurde. Niemożliwe. Tu się popsuło. I tu się popsuło. Pajero na razie jedzie, ale też coś chrupie tam. Przed chwilą jeszcze byłeś cały. Tak jest. Odszedłem na chwilę i się coś popsuło. Jak to jest? No tak to jest, jak się ciąga tyłem. No ale trudno. Naprawi się. Za 2 miesiące widzimy się kolejny raz. To jest podejście, dobre. Cześć dziewczyny, było jechane czy nie? Tak. Jak poszło? No super. No taki zespół, nie? Pilotka i pilot. Jak tam w ogóle, co, ciężka trasa była dzisiaj? Nie najgorsza. Bywało gorzej. Bywało gorzej? Bywało. Kurde, myślałem, że ta edycja była trudna. Nie. Ile pieczątek zebranych? Około 16. 16, na ile? 41. Na 41, no to ładny wynik całkiem. Ale jeszcze nie skończyliśmy. No właśnie, właśnie widzę, że kawa, obiadek, a gdzie jeszcze? I do której jeździcie dzisiaj? W 5:30. No, no jakoś tak.
No to ogień. Co, jakieś awarie już były, czy spokój? Wiesz co, ze sprzęgłem walczymy, nie? Cały rajd, ale... Jeszcze... Trudna ta edycja? Słuchaj, no puścili wyczyn razem z mechanikami, także... A teraz... Chyba bardzo błotnisty ta edycja, nie? Nie, co ty? Nie, naprawdę, jest spoko, jest sucho, rewelacja myślę. Słońce świeci, nie? Trochę wody by się przydało, bo naprawdę pył, nie? Ogrom. Więc dobrze. No, coś tam się popsuło, czy co? O co chodzi? Pieczątka tam jest. A, dociągacie się. To pieczątki tutaj. Warto przystawić tutaj. Powiem wam, że ta edycja jest ciężka ze względu na dużą ilość tego torfu. I ten tor jest tak miękki, że te auta się zapadają. I auta bez wyciągarek czy kłady. No miały tutaj ciężko, wiadomo, z mocy, z wyciągarkami to co nam radziły, szybko, sprawnie, ale wyczyn czy offroad, te klasy to przerąbane. Ja sam już nie mam siły chodzić po tych torfach, zapadałem się do pasa, masakra, jadę dalej na kolejną miejscówkę. Mariusz, no jak to jest te rajdy organizować? Dużo jest przed tym roboty, czy to takie proste, wiesz? Jak to wygląda? Każdy myśli, że to jest proste. Dwa dni zrobione, a jest troszeczkę inaczej. Jest troszeczkę praca, no ale jest przyjemna praca. Dobra, a co najwięcej radości tobie jako organizatorowi sprawia po takim rajdzie? Po takim rajdzie, jak widzę, że wszyscy bezpiecznie wrócą na bazę, uśmiechnięci, zmęczeni i pytają się o następną imprezę. To jest radość, satysfakcja. Dobrze zrobione imprezy. Powiem wam, że jest problem. Czemu? Bo wkleiłem o tak i nie mogę się ruszyć, bo idę coraz głębiej. A nie mam wyciągarki. Także zobaczymy, jak ja stąd wyjdę.
Trochę głęboko. Czekaj, na kiju może bym się wziął. Nie, no co ty, gdzie? Dobra, zamknij za to! No powiem wam, że te torfy, jeszcze szczególnie w Oderach, które są troszkę za duże, są przerąbane. Wpadniesz głębiej niż zapas i nie możesz nogi wyciągnąć. Tu się urwało, idź pan, w cholerę. Ale czekaj, ale znowu na każdym rajdzie ten jeep stoi. No, widziałeś? Co za samochód na rajdy? Zawsze stoi. Dlatego, że co? Zawsze wyjeżdża piękny i gładki. Nie no, urwał się przewód od pompy skrzynia biegów. Łącznik do pompy. Trzeba oleju dolać. Trzeba oleju lać, ale jest dziura. Ja już byłam pod spodem, połatałam, ale to na długo nie wytrzyma, więc musimy dużo, dużo lać. No ale idzie jakoś, no. No i ogólnie jak? Trudno czy łatwo na tej edycji? Fajnie. Jest co robić? Jest co robić. No to co? Jest co kręcić, co? Kierowca? To pewnie, że tak. Zajebiście. O, proszę pana, co pan tam tak długo siedzi w tym rowie i nic nie robi? Pauzę kręcimy. Pauza? Odpoczywamy sobie. Spa piękny, pod ustką. To te błotne spa, słyszałem o tych błotnych spa. No. To taka nowość. Nieźle. Tu na wale to się tak zgrzał, był tak fioletowy, słuchaj, że te igiełki to kurwa wszystkie wypadły. Ładowanie się skończyło, tak? Cały czas co? Jaki będzie plan na ewakuację z tego miejsca, bo tu nie będzie łatwo dojechać na lawecie, więc trzeba gdzieś dojechać, nie? Nie mam w ogóle możliwości dojazdu na lawecie. Kombinujemy starym, sprawdzonym sposobem na belkę, bez koła. Mamy hydro, więc jedno koło skręca, mamy blokady, więc trzy koła mają napęd. Damy radę jak zawsze. Synu, kop! Nie, już jestem na drugiej stronie. Nie, dzięki, ja kręcę. Panowie, idę przez las, a tu takie auto bez koła się znalazło. Także działamy, jeszcze przejazd. We'll be right back.
tam dzisiaj było? Super, super było, dużo błota, to jest najważniejsze. No i ciepły posiłek na koniec. Pamiętajcie, jeżeli lubicie adrenalinę i błoto, to jest dla was. Nowa konstrukcja sprawdziła? No bardzo dobrze jak na razie, ale nigdy nie ma doskonałego pojazdu, także na pewno czeka nas jeszcze dużo pracy. Ale na razie jesteśmy bardzo zadowoleni. A jak tereny, rajdy? Jak dzisiejszy rajd poszedł? Jak ktoś kocha błoto, to był zaspokojony. Całkowicie. No i jak tam, to dzisiaj tego błotka chyba nie brakowało, nie? Nie, bo aż za dużo. Aż za dużo, w nadmiarze dzisiaj. A co, fury całe dojechały? Tak, wyjątkowo dzisiaj tak, wszystkie, nie? Małe awarie tylko. Drobne, można powiedzieć. No co? Weź to do mediów idzie. Wymordowany? Szczęśliwe. Czy wymordowany? Nie. Duży niedosyt, ponieważ niedużo zrobiliśmy. Teren bardzo wymagający, ale było świetnie. Jeszcze bym mógł, tylko jesteśmy godzinę po czasie. Niestety. A jak będzie okazja, na następnym rajdzie tutaj, to będziemy walczyć. Było co robić? Było, było. Dzisiaj bardzo było co robić. Sama woda, każdy OS. Każdy z czterech OS-ów był praktycznie pod wodą. Tutaj auto, które pływa na przykład, bardzo by się przydało. Wanna, tak dalej. Same torfy, torfowiska, bobrowiska. Bobrów było tyle, że ojejku, tyle mogę powiedzieć. Tak, delegacyjnie jak się podobało? Ciekawie. Ostatni OS dał nam w kość. OS dość błotnisty. Jak wiadomo, nasz samochód nie do końca się do tego nadaje, ale daliśmy jakoś tam radę. Myślę, że nie będzie najgorzej. Także dzień, myślę, udany. Te torfy, to co? Takie bardziej ciężkie były, czy łatwe? Tam nie szło ujść, a co dopiero pojechać patrolem, ale daliśmy radę, coś tam zawalczyliśmy, także no, na plus, na plus. Wrócicie jeszcze do Ustki, na rajdy? Na pewno. Trzeba poznawać nowe tereny, nie? Zawsze coś ciekawego. Ciekawych ludzi się pozna, jakieś ciekawe tereny zawsze się zobaczy, także będziemy na pewno jeszcze wracać. Kiedy kolejna edycja? 25 czerwiec, 24-godzinny, 200 pieczątek, zapraszamy. Jakie będą tereny? Tereny będą? Będą torfy, trawersy, zróżnicowane trochę żwirowni, piaseczku. Też tak ciężko będzie jak dzisiaj, czy nie, łatwiej? Nie, to będzie edycja 24-godzinna, przejezdna. Słuchajcie, rajd się skończył dzisiaj, było naprawdę ciężko. No te torfy na pewno dały każdemu w kość. Były bardzo głębokie i bardzo, bardzo długie. Pieczątek nie było długo, ale sam fakt, ile ludzi nie dojechało do końca i w jakim czasie robiły te pieczątki, świadczy o tym, że ten rajd naprawdę był trudny. Można powiedzieć, że w skali trudności od 1 do 10 dałbym 11. Tak było dzisiaj. Wpadajcie na edycję 24-godzinną. Będzie łatwiejsza, bardziej z koła, bardzo fajna. Do zobaczenia.